Użytkownicy VIP otrzymują nowe odcinki, blok ekipy, bonusy i inne atrakcyjne benefity. Trzech nierozłącznych kumpli, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Space on, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy and Bawara. Valo, mózg. Ja mu wtedy jeb w ryja takiego cepa z zadupy, łeb urwany, myślę już po zawodniku, ale lamus się nie przywraca, tylko bez łba na mnie rusza i wymachuje na oślep łapami. Ja trochę kurna nie wiem, o co chodzi, zombie czy kichuj, aż za wiechę złapałem, dopiero oprzytomniałem, jak mnie przypadkiem trafił. Przeglądam się w szybie od fliperów, no skurwa nos złamany, no mówię, już po tobie, a ten mi odpowiada, chyba twoja stara. Ja w szoku, czym on gada? Przecież urwałem mu łeb. Dupał. Oczywiście, że dupał. Po chwili to skumałem. No i sobie myślę, w co tu mu zajebać, żeby znokautować? W końcu dyńki gościu nie ma, a ten się zaczyna ze mnie śmiać. Ho, 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 ho. Aż tu słyszę nagle głos, młody, obudź się, bo się w końcu zesrasz. Co się okazało? Kepsa zjadłem w przerwie i przysnąłem na robocie na workach z klejem. Wypadź z baru! O, ty kurwa! Chcecie nieźle zarobić? Nie no, pewnie, kto by nie chciał. Wiadomik, hajs się zawsze przyda. A ty kurwa, Spacen, zajeb mu botem, bo ja mam plecy przeziębione i trochę się nie mogę bić chwilowo, nie? Czekaj, Walu, gościu chce nam zapłacić. A, to zapraszamy, zapraszamy. Czego się pan napije? Co to za biznes, o co w ogóle chodzi? Chodzi o to, żeby zarobić, a się nie narobić. A, czyli budowlanka remontowa. To ja odpadam, mam już taką fuszkę u starego. Nie remont, wręcz przeciwnie. Pół godziny roboty i na łeb po 500. 1000. Nie 500, a 1000. I nie na łeb, a na wszystkich. Stoi. Salon GSM, telefony, sprzedaż, serwus. Jestem właścicielem, a właściwie byłem do niedawna. Interes kręcił się jak drogomierz u zaprzyjaźnionego mechanika. Tyle, że do przodu. Niestety, przez sprawy miłosne straciłem łeb do interesów. Me serce skradła gorzałka. A że jestem kochliwy, przepadłem bezpowrotnie. Narobiłem długów w ZUS-ie, w skarbówce, chuj wie gdzie jeszcze. Najpierw komornik zajął konto, a potem salon ze sprzętem. Ta złodziej. Dokładnie. I tu zadanie dla was. Włamiecie się, bo zmienili zamki czy coś tam, i odzyskacie mój towar. Prościzna. Większych frajerów w życiu nie widziałem, a widziałem sporo, bo chwilę pracowałem w straży miejskiej. Na rachujki! Kurwa, a my łyknęliśmy tą bajeczkę o komorniku, jak moja siorka, znaczy tego, załatwił nas jak amatorów. Niekoniecznie. Po pierwsze, mam jego numery, a po drugie, podsunął mi doskonały pomysł. Czyli... mam pewien plan. Zarobić, a się nie narobić? Pewnie, że chcę, kurwa, raczej. Gadaj to, o co chodzi. No dobra. Obrobimy mini Las Vegas 2-4H. Weź mnie nie rozśmieszaj. Nie jeden próbował i nikomu się nie udało. Co wy myślicie, że się nie interesowałem? To najpilniej strzeżone miejsce na Grochowie, raz właśnie. Otwarte całodobowo, czyli nawet nie można się włamać po zamknięciu. Poza tym mają monitoring agencji ochrony, która wysyła patrol w kilka minut, no i ochroniarz na miejscu ma czarny pas w krawmadze, raz dwa, trzy. Nie trzeba zdobywać twierdzy, kiedy skarb sami wynoszą w niedzielę,
a 23:15. Co kurwa? Słuchaj tego, utarg z całego tygodnia jedzie do banku w każdą niedzielę o 23:15. Furgonetka dla niepoznaki nie podjeżdża pod samo kasyno, żeby nie kusić, tylko staje w sąsiedniej uliczce. Obrobimy konwojenta, który niesie kasetkę z forsą. Ja z Wojtasem będziemy na czatach. Ja obserwuję kasyno, Wojtas furgonetkę. I w razie co dajemy ci znak przez komórę. Ty ogłuszasz konwojenta, bierzesz forsę i chodu. Po wszystkim ładujemy się do BM-ki Wojtasa i spadamy. Hajs dzielimy u mnie w piwnicy na 3 równe połowy. Zara, co z tym lamusem z Pejsonem? A wypad z ekipy, już się z nim nie zadajemy. Dlatego ty nam jesteś potrzebny. Pasuje? Suje, kurwa, lewaci. Lewaci. Kurwa. No długo jeszcze. Halo? No długo jeszcze? Nudzi mi się. Idzie? No to co, nie dzwonisz? Dobra, nara. Żyjesz? Co się stało? Co się stało? Sukces się stał! Cieślak łyknął bajeczkę o konwojencie i wszystko poszło zgodnie z moim zajebistym planem. No, szkoda tylko, że nie zobaczymy jego miny, jak otworzy kasetkę. Czyli mówicie, że warto było stracić przytomność na chwilę? A jak? Co za lamusy! Myśleli, że się z nimi podzielę. Większych frajerów w życiu nie widziałem. Barman, kolejka dla wszystkich! Którzy się nazywają cieślak, gerwaracze. A bo dawaj całą flaszkę od razu. 60 zł. Tylko tyle? I radno ci! Kurwa, radzie. Gdzie jest kasa? Co to za gówno? Prowokacja! Zaraz tu będą gliny. Nic nie widziałeś i nie wiesz, kto przyniósł kasetkę, bo w ryja dam później. Dobra, spokojnie. Wojtas za nim! Tylko nie wyprzedzaj, żeby się nie zorientował, że to my! Wszystko super, tylko nie rozumiem, po co przykleiliśmy te niebieskie folijki na reflektorach, jak i tak mam jechać bez świateł. Zaraz zobaczysz, syrena policyjna, odgłos, szukaj. Jest i play. O kurwa, psy! A nie! Tu z guźnika, tak? Migaj długimi! O kurwa, rewać się policja! Zaraz mnie dogonią! Myślcie, ślak, myśl! Ale zwieprza! Ale i tak nie ma szans z Bawarą! Kurwa, rewać się! Mam! Skręcił w osiedlową uliczkę! Nie gadaj! Nie, jeszcze mi zawieszenie miłe! Wojtas, nie zwalniaj, zaraz nam ucieknie! Trudno! Hehehe, się wymiękają! Nie ma lewara na cieślana! Co? Nie, tylko nie... Nie! Dobra, zgłoszę kradzież, w razie co to nie ja kierowałem, spierdalam. Zajebiście, ma na łódźkę wieśniak. No, czekaj, Walu, przecież nas wystawił ten cały cabaj od komórek, a nie cieślak. Cabaj, cieślak, jeden chuj. Znaczy jeden i drugi to chuj. Spokojnie, i na niego przyjdzie czas. Grachaska ekipa nie zapomina, nie mordy? Pewnie. A o czym nie zapomina?